kupiła zarazem jej używanego randala 15, nie? Ten chyba z 5 dyszek kosztował. Nie wiem, nie pamiętam. Kiedyś był po 7, dlatego nie kupiłem. Przerzuliłeś, Jaromirze. Nie, że tak. To ja proponuję dzisiaj może Jaromir na basie. Jasne. Będzie grał partię Michała. Swoich piosenek. Co dzisiaj gramy? Stojonek. Czy nasza? No to nasze. Chociaż... No czasu trochę mamy chyba. I co z tą wersją whisky? Słuchałeś czy nie? Tak. Mi się ona podoba, nie wiem. I co o nim myślisz? Słyszę... Wydaje mi się, że to w ogóle te bluesy trzeba śpiewać po swojemu, nie? I tutaj jest coś takiego, wiesz, trochę takie swojskie śpiewanie bluesa, może. Blues połączony z góralszczyzną w tej melodyce, czy tam w tym brzmieniu głosu, wiesz. I, także... Generalnie uważam, z tym utworem cudów się nie da zrobić. No, daleki byłbym od kopiowania, jakby tutaj. Od tego się stoi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
To będzie, jak nie, no to nie. Ja to na gwarancję w końcu. No tak, ale te gwarancje z 3 lata są, to przyspieszy mi się też tak. Thank you.
Thank you.
to weź może akustyka, albo może wziąć też gitarę Darka, nie? Ewentualnie. I zróbmy te covery, nie? Chyba, że wolisz na basie, ale nie, lepiej weź gitarę, bo... Będziesz grał na gitarze. Będziesz grał na gitarze. Wezmę tamtą. Na akustyku zaczniemy się słuchać. Cześć, zgasimy, tak? Czy nie? Możesz do tego podpiąć, bo lany i raczej... Nie brzmi źle, co mi to was znaczy. Kamil, proszę, tak jest całkiem przyzwoić. Kamil, weź może ten. Który, na ten? Zacznijmy od... Thank you.
następne? Bum? Bum, bum. Ciśniemy to. Nie schodzimy potem? No, jeszcze jedna zwrotka jest nowa, tak? W tamtej wersji oni już do końca cisną, także no nie wiem. To musisz zrobić swoją wersję. Dobra, możemy cisnąć do końca, jak chcesz. Nie, nie mówię, że tylko akurat mówiłem wcześniej, żeby wziąć tą wersję z 83, ale... Resztę tekstu na tym będziesz grał? Na cię śpiewał? Bo to... No ci wiesz, to później wiesz, jak o, come on home, o. Także coś takiego to. Ale możemy zrobić swoją wersję. Generalnie ta wersja z 92 też jest bardzo fajna, co nie jeszcze późniejsza, można by rzec bardziej się to wszystko wykrystalizowało, wyklarowało w tej piosence. Linia melodyczna. Nie wiem, czy słuchaliście tej wersji studyjnej z 92 roku. Nie wiem, jakoś słyszałem, nie wiem, czy to tam. Naprawdę bardzo zajebista wersja. Mi się wydaje, że ja to jeszcze pamiętam z radia, co nie, jak to weszło w tym, czyli dosłownie, dokładnie z tamtych lat, nie? Ale generalnie, tak jak ci mówiłem, ta wersja z 83 roku, bo po prostu tam jest to, nie wiem czy zauważyliście, ale oni tańczą tam wszyscy. Co, mamy też tańczyć? No pewnie, że tak. Tylko wiecie, no nic na siłę, nie? Ale to jest to. Jak sobie włączycie na przykład z Franka Zappę, tam też wszyscy tańczą. Tylko że trochę w tym stylu jak urodziny taty Sombrero, wiecie. Dziwne ruchy. Wiecie, na przykład Blackface, no... Nie da się za bardzo zatańczyć tak nie dziwnie. Dziwne piosenki się trochę dziwnie tańczy. Dobra, wiecie co, to zróbmy tak, że jak wyjdziemy na ten patent, to wyjdziemy. Ale samo to wejście może jeszcze raz, bo to wchodzicie tam pod głos. Bo tam jest, bo wy gracie jakby przed tak jeszcze, czy tam... Właśnie dopiero z tego drugiego, nie? To ma być... Tak. Dokładnie tak. Dobra, jeszcze raz. Od razu, co nie? When talk like that.
when you're talking to me. That's baby talk.
Thank you.
jeszcze raz. Trzy, cztery. Zmiana jest co pół nutę. Cztery, czwarte to są cztery ćwierć nuty w takcie. A zmiana akordu jest co pół nutę. Tak.
lepiej może jeszcze trochę pograć whisky, jeżeli już. Thank you.
to jeszcze raz. Jedziesz. Oh,
jazzie można powiedzieć. Na 2 i na 4. Zagraj. Jak kurwa leziesz? Samo, nie?